Rzeczy, których dr Bright nie ma prawa robić w agencji. Dr Bright nie ma prawa karmić żadnego z SCP masłem orzechowym. Wmawianie nowym pracownikom, że SCP-682 można poskromić zwiniętą gazetą i miedzianiem po brzuszku, jest zabronione. Zabronione jest też wyzywanie SCP-076 na gry, których nie da się wygrać, takich jak Entliczek Patyczek. Minęły 3 tygodnie, nim Abel przystał na remis. SCP-018 nie należy prowokować. Pytanie jubilera o skład 113 jest po prostu bez sensu. Próby podważania SCP-343 powołując się na 343 to koszmarny pomysł. Naukowcy wciąż usiłują uzyskać ciężar tak wielki, że go nie uniesie. Powodem, dla którego nikt się nie spodziewa Inkwizycji SCP, jest to, że takie coś nie istnieje. Dr. Bright nie jest królem żadnego obszaru. Ani królową, choćby założył kieckę. Choć to możliwe, aby użyć niektóre SCP do stworzenia mackostworów, nie, po prostu nie. Nawet jeśli dr Palmer ładnie poprosi. Nie ma żadnego rynku na pornografię SCP. Nie, nawet nie w Niemczech. W Japonii pewnie by się sprawdziło, ale 682 na Iris? Chryste, człowieku. Amunicja w strzelbie w gabinecie doktora Cliffa ma nie być zastępowana żadnym z następujących. Ziarnem do ptaków, konfetti, posypką cukierniczą, trocinami i seksualnym lubrykantem. Doktorowi Brightowi nie wolno nawiązywać kontaktu z osobami poniżej 18 roku życia. Pozwólcie mu. Tylko tak się nauczą. Sam fakt, że to pouczające doświadczenie, nie oznacza, że na to zezwolimy. Dr. Bright nie ma prawa zakładać się z innym personelem o ich dusze, jeśli nie są świadomi istnienia SCP-158. Nie ma prawa odstawiać zaleconych mu przeze mnie leków. Nie ma prawa twierdzić, że mnie zostały zalecone jakiekolwiek leki. Nie ma prawa używać słowa wypadek jako wymówki. Naruszenie kodu ubraniowego, nawet w luźne piątki. Bez znaczenia, ile razy poprosisz, Bright, żadne z twoich czapek nie zostaną dodane do kodu ubiorowego. Nie masz także prawa do tworzenia i noszenia czapek przy użyciu anomaliowych przedmiotów. Wiemy, że twoja kolekcja cylindrów SCP-894 ma zastosowanie taktyczne, ale to nie powód, by nosić je w obecności innych naukowców. Jeśli dokument SCP mówi, że coś jest niedozwolone, to nie dlatego, że chcemy kontrolować twój umysł. Właśnie, że tak. Nie, a dr Bright nie ma prawa edytować tego dokumentu. SCP-437 nie należy wydawać pracownikom w roli broni. Dr. Bright nie ma prawa kończyć raportów tekstami z serialu The Fresh Prince of Bel-Air. Aczkolwiek ma prawo kończyć je tekstami z Safety Dance. Dr. Bright nie ma prawa przybywać w okolicy festiwalu renesansu. Zwłaszcza z klasą D pod płaszczem. SCP-963 to nie bzyczek elektryczek. Jeżeli odkryty zostanie SCP kontrolujący umysł, należy udać się z tym do właściwych autorytetów, a nie używać do wybicia się w górę w hierarchii organizacji. Dr. Bright nie jest żadnego rodzaju superbohaterem, głową związków publicznych, w posiadaniu orientacji dla nowych pracowników, lekarzem, psychologiem, członkiem zarządu strony, zrobiony z bekonu, w posiadaniu IQ powyżej 300, zarządcą badań nad SCP, członkiem ekipy sprzątającej. Przykro mi, Bright jest członkiem zarządu strony. Lepiej nie pytać dlaczego. Nie ma żadnego komitetu etnicznego. Nawet gdyby, czy naprawdę uważacie, że byłby w nim Bright? Nie ma już prawa urządzać skeczy na porannych zebraniach. Tak, łącznie z piosenką z klubu Myszki Miki. Dr. Bright nie pochodzi z równoległej linii czasu. Dr. Bright nie ma prawa wymigiwać się od obowiązków w celu zapobiegnięcia kontinuum, ani wywołania kontinuum, ani popieprzenia się z tymi kujonami od historii. Dr. Bright i Dr. Clave nie mają prawa integrować ze sobą bez nadzoru odpowiedzialnego administratora. Dr. Kondraki nie liczy się jako odpowiedzialny administrator. Ani agent Strelnikow. Ani dr Mann. Wiecie co? Po prostu trzymajmy ich od siebie z daleka, okej? Okay? Dobra, może być. Piły łańcuchowe to nie odpowiedź na każde pytanie. Ani też więcej pił. Ani armaty na piły. Oprócz tego jednego razu. Tak, było odjazdowo. Szybkie randkowanie SCP nigdy nie nastąpiło. Jeżeli ktokolwiek pamięta podobne wydarzenie, powinien zgłosić się do zarządu strony w celu rejestracji na amnezja klasy A. Dr. Wright nie ma prawa sugerować klapsów jako kary dla dr Wrights. Przez to tylko złamane zostają inne reguły. Dr. Wrights nie ma prawa dawać klapsów małpie. Ani kopać ją prądem. Dr. Bright nie ma już prawa wypowiadać zdania ponad milion bobasów w obecności jakiegokolwiek personelu. Żaden przedmiot nie ma rangi grubo ponad 8000. Przestań wstawiać klasyfikowane informacje na 4chana.
Nie wmawiaj mi, że szuflada z bielizną Dr. Wright to strategiczna pozycja do napaści. W sumie to w ogóle nie mów mi, że jakikolwiek komponent odzieży w szufladzie Dr. Wright jest strategicznym celem. Nic tam nie ma wartości strategicznej, Bright. Dr. Bright nie ma prawa tłumaczyć swojego pojęcia wartości strategicznej. Jeżeli ktoś spyta, zostanie zeksterminowany. Dr. Bright nie służy jako pomoc bitewna i nie ma prawa tak o sobie donosić, zwłaszcza w oficjalnych dokumentach. Dr. Bright nie jest władcą prętowej potęgi. I ma permanentny szlaban na grę w Dungeons and Dragons oraz wykorzystywania SCP do symulacji prawdziwego zagrożenia. Dr. Bright nie ma prawa wyjazdów na konwenty, ani oficjalnego uznawania ich za stacje rekrutacyjne dla organizacji. Zwłaszcza na konwenty furfagów. Bright, kiedy piszemy artykuł, wymagane jest więcej informacji niż klasa Keter, specjalne czynności przechowawcze, dane usunięto, opis dane usunięto. Rozumiesz? Wymyślanie nowych stopni bezpieczeństwa tak, żeby nikt nie wiedział, co piszesz, również jest pojmowane jako kiepska forma. Dla Imperatora nie jest dopuszczalnym usprawiedliwieniem jakiejkolwiek decyzji. Dla Imperatora nie jest dopuszczalną wymówką w jakiejkolwiek sytuacji. Mój zły brat bliźniak to zrobił, nie jest już dłużej dopuszczalną wymówką. Podobnie jak mój dobry bliźniak to zrobił. Tak, trolle na forach są wkurzające. Nie stają się automatycznie klasą D. Dobra, wiecie co, po prostu, nie, to jest tego za dużo. Jest tego tak dużo, że muszę zrobić drugą część. Ja mam nadzieję, Bright, że ty to oglądasz i że ogarniesz. Fundacja nie jest miejscem na takie rzeczy, ale okej, dobra. Ja pójdę po prostu płakać w kącie gdzie indziej. Do zobaczenia kiedyś.